poniedziałek, 20 kwietnia, piękny, słoneczny, choć jeszcze mroźny poranek. To siódmy tydzień naszej wspólnej walki z koronawirusem. Ale oby dzisiejszy dzień napawał nas nadzieją na powrót do coraz lepszej rzeczywistości, ponieważ od dzisiaj rozpoczyna się proces znoszenia ograniczeń. Pierwszy z etapów obejmuje możliwość wejścia do lasów i do parków, co jest bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Pamiętajmy, co ważne, że place zabaw nadal pozostają zamknięte, ale dzieci po 13 roku życia mogą już samodzielnie wychodzić. Cały proces znoszenia ograniczeń podzielony jest na 4 etapy. Drugi etap obejmuje otwarcie sklepów budowlanych, bibliotek i muzeów. Trzeci etap otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, otwarcie sklepów i gastronomii stacjonarnej. Tak naprawdę bardzo ważną rzeczą jest to, że będzie można w tym trzecim etapie organizować wydarzenia sportowe do 50 osób na otwartej przestrzeni i bez udziału publiczności. Ostatni, czwarty etap przewiduje powrót dzieci do żłobków i do szkół. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy przestrzegali zasad higieny, pamiętali o maseczkach i rękawiczkach. Wtedy mam nadzieję, że wszystko jeszcze szybciej powróci do normalności.